jeszcze kawałeczek i wyjedziemy. Dobrze mówiłem, że jeszcze kawałeczek. Dobra, jedziemy. Z górki to jest, dlatego się tak trochę sam rozpędzał. Już teraz nie będzie nic z górki. Chyba nie, jednak będzie, widzę tu wskaźnik, że będzie z górki. Będzie jeszcze do 50 ograniczenia też. No, zaraz będziemy hamować. Dobra, można pomału zaczynać hamowanie. Wiozł do paszek podany. Zaświeciło się na zielono. Jest tylko jechać. Wjazd do 40 na godzinę jest. Coś trzeba zwolnić. Hamulce trochę ostrzej daliśmy, żeby szybciej zaczęły hamować. No i szybciej też trzeba zacząć je luzować. No właśnie, tak jak to teraz zrobiliśmy. Już wyjazdowy jest z maksymalną dozwoloną prędkością. Jest jeden w ząbki. Chyba raczej w ząbkach. Rozpędzamy się.
Witam serdecznie, panie Jakubo, w autobusie, że no jak ja już pana dawno nie widziałem. Aż normalnie miło. Miło pana tutaj gościć. Aż prawie przekroczyłem prędkość szlakową. A mnie też dawno nie było, no chyba z miesiąc temu ostatnio byłem, jak i nie więcej zresztą. No tak, no u mnie też praca. Praca, no. Tak sobie każdy pracuje. Teraz mam trochę wolnego, to można transmisję poprowadzić. Za 2 tygodnie znowuż. Znaczy za 2, no już teraz za tydzień. No. I za tydzień znowuż transmisji nie będzie. Przez jakieś kolejne 2 czy 3 tygodnie. Wjazd podany. Aż myślę, że będzie na stój, ale udało się. Będzie ograniczenie do 30. Czasowe. No hamujemy. To już była ta 30. Czyli dobrze. Idealnie. W sam raz. I koniec 30.
co, już wyjechał? Nie, gdzie tam jeszcze jedzie? No już jego... Można już dawać pełną moc. Tylko, że baliony były już napięte. Cały czas jechaliśmy z napiętymi balonami, to można dawać pełną moc. Pan już kończy, mi jeszcze trochę zostało. No cóż, już i tak niedaleko. Chwilę musiałem symulator zminimalizować, żeby sprawdzić, jak tam transmisja na żywo przebiega, czy wszystko jest sobie na pewno w porządku. Służba o godzinie 20. O, to już chyba jutro. Na 20. Znaczy jutro parę odcineczków z Tele2 nagram, zobaczę. Jak to będzie u mnie natchnienie. Zresztą mówię, człowiek jak ma wolne, to chce chwilę odpocząć. Będzie myśleć cały czas, teraz jeszcze YouTube, ale no... Trochę można i go nagrywać, żeby zapis odcinków się zgadzał.
Ja ograniczenia do 40 będzie, więc trzeba hamować oczywiście. Już tylko winiś paliwo i winiś. To mamy podobno zakończyć służbę tak po prostu, no. Mamy wjechać w tory i tam sobie zakończyć. I minuta została, gdzie tam? Minuta to na pewno, nie? Ale no, mało. No chyba tutaj była, ja ci nie mylę, czy dalej jest jeszcze mieliś po linii. Ja w każdym razie, no tutaj przejeżdżamy gdzieś w tych rejonach. Jasno stoi. Niestety. No już nie jest na stoi, tylko na 40. No dobrze. To już lepiej wygląda. Jeszcze nie idę spać, jeszcze trochę sobie posiedzę, ale no, transmisję już będziemy kończyć.
poradziłeś sobie z nimi? 7 wagonami Intercity? My sobie wjeżdżamy na boczek. Podciągniemy pod samo S1. Na razie, do zobaczenia, panie Simon. W następnej transmisji na żywo, mam nadzieję. No dobra, podjechaliśmy pod sam semafor. Czyli tak jak mówiłem, że się zatrzymamy pod semaforem, tak też robiliśmy. To jest semafor, to my jesteśmy pod samym semaforem. W życiu nie widać, co tam jest. No to raczej już manewry by były samą lokomotywą, więc no. Naciągnijmy sobie hamulec postojowy. Hamulec się zaciągnął. Wyłączmy silnik. Dobrze, silnik się wyłączył. Wyłączmy w takim razie radyjko. I wyłączmy również i bakterie. I tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy najmądry odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam. I do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa.